Przepraszam, to proszę bardzo, pan o coś chciał zapytać. Bo no, tak naprawdę niepodległość Polski trwała bardzo krótko, pewnie do 26 roku, do przewrotu majowego, gdzie Piłsudski zdegradował godło narodowe, zdjął koronę, orzeł został w pentagramie jak gdyby przybity. Do dzisiaj są te pentagramy, te gwiazdy w jego skrzydłach. Następnie okres II wojny światowej, panowanie nasze nad nami Żydo, czy to komuny sowieckiej, no to jak teraz, jaki jest bilans tych lat, w których tej niepodległości tak naprawdę nie było? Dlaczego nie było? Nie, nie. Dlaczego? Ja akurat się nie zgadzam z pańską oceną, że po 26 roku Polska utraciła niepodległość. Nie utraciła, zmienił się rząd. Proszę pana, to, że w Ameryce też jest masoneria. I to jeszcze jaka? Wie pan, nawet byłem w Muzeum Masonerii, tak jak o Waszyngtonu jest taka miejscowość Aleksandria, tak? I tam jest Muzeum Masonerii, w kształcie takiego kościoła z wieżą, a jakże. Od razu jak się tam wchodzi, to się nie ma wątpliwości, gdzie się jest, bo tak jak i nadnaturalnej wielkości posąg Jerzego Waszyngtona w pełnej gali, tam z fartuszkiem, z węgielnią i tak dalej. Więc jest, ale co? I z tego powodu Stany Zjednoczone nie są państwem niepodległym? No przecież są. Co chcą, to robią. Więc akurat to, że masoneria działała w Polsce i wcześniej działała, to wcale nie przesądziło o niepodległości Polski. Polska do 1939 roku postępowała zgodnie z tym, co tam chciała. A to inna sprawa, czy decyzje były mądre, czy niemądre, to jest całkiem inna sprawa, ale były własne. Bo na czym polega... Nie, nie, nie. Na czym polega niepodległość państwa? Że nie podlega nikomu, że decyzje podejmuje samodzielnie, a na podstawie jakich przesłanek je podejmuje, na przykład... Samodzielnie podejmuje decyzję, że nie będę się sprzeciwiał naszej złotej pani, powiedzmy, prawda, bo się jej boję. To jest przesłanka może taka niezbyt chwalebna, ale decyzja jest podjęta samodzielnie. Natomiast jeżeli decyzję podejmuje nasza złota pani, podejmowałaby, tylko by panu zakomunikowała, szanowny panie, od dzisiaj będzie się pan musiał na mnie słuchać, a moje polecenia pod pańskim adresem będzie przekazywał o tutaj ten pan. I to proszę jego tu się słuchać. To wtedy w tym momencie pan niepodległość traci. Dopóki tak nie jest, to jeszcze pan, nawet jeżeli pan podejmuje jakieś decyzje, że tak powiem, z niskich pobudek, ale własne, to jest pan niepodległy. Więc Piłsudski tu nie ma nic do rzeczy. Ja rozumiem, że tam panu się Piłsudski może nie podobać, to też tam, wie pan, nie jestem jego... Będzie wystawienie warty honorowej na Wawelu. Proszę pana, to nie jest żaden dowód, to tylko jest ilustracja taka, bo jak Niemcy wkroczyli do Polski, to jeszcze nie była decyzja podjęta, co tutaj będzie, bo jeszcze były takie pomysły, żeby utworzyć takie marionetkowe państwo polskie i były dwie kandydatury na szefów tego państwa. Obydwaj ci ludzie odmówili, profesor Bartel i profesor Ehrlich. Znaczy Estreicher, przepraszam, profesor Estreicher i profesor Bartel. Obydwaj odmówili. W związku z tym Hitler podjął decyzję o utworzeniu generalnego gubernatorstwa i 26 października 1939 roku zostało utworzone generalne gubernatorstwo z Hansem Frankiem jako generalnym gubernatorem. Funkcjonowały w czasie okupacji dwie instytucje polskie w generalnym gubernatorstwie. Czysto polskie oficjalnie funkcjonowały. Pierwsza to był Polski Czerwony Krzyż. Prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża była hrabina Maria Tarnowska. A druga instytucja, też polska, oficjalnie funkcjonująca w Generalnym Gubernatorstwie, to była Rada Główna Opiekuńcza, której prezesem był Adam Hrabia Ronikier.
dopóki go Niemcy nie zdjęli z tej funkcji i nie aresztowali. To on był. Polski Czerwony Krzyż, no to się zajmował takim, jak to Czerwony Krzyż, podlegał Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi centrali w Szwajcarii, ale to był polski oddział i Niemcy to szanowali, bo tam podpisali, Niemcy podpisały różne konwencje, więc to szanowały to. A Rada Główna Opiekuńcza zajmowała się działalnością taką charytatywną. I ponieważ rząd Generalnej Gubernii pobierał podatki z obszaru Generalnego Gubernatorstwa i uchwalał budżet. I w budżecie uchwalonym przez rząd generalnego, przyjętym przez rząd GG, była pozycja pomoc społeczna. Niemcy były państwem socjalistycznym, hitlerowskie, więc miały takie, takie tam pozycje w budżecie, pomoc społeczna. I hrabia Runiker wielokrotnie interweniował u Franka, gubernatora, że no jak tak, to żeby rząd dawał pieniądze Radzie Głównej Opiekuńczej, bo ona swoją działalność oparła na ofiarności polskiego społeczeństwa, a to dosyć szeroką działalność prowadziła. Już nie pamiętam dokładnie, to ten kronikier pamiętniki napisał, w którym to roku było, chyba 42, już w czasie wojny z Sowietami, to Rada Główna Opiekuńcza wydawała 2,5 miliona obiadów dziennie. Więc to musiało trochę kosztować, prawda? I Bronikier się domagał, żeby skoro tak, skoro rząd bierze podatki, skoro jest taka pozycja w budżecie, to żeby przekazywała przynajmniej część tych pieniędzy dla Rady Głównej Opiekuńczej. No to on tam miał w związku z tym stosunki z Niemcami, a bywał na Wawelu i tak dalej. No i Frank początkowo był bardzo nieprzejednany. Potem jak im rura trochę miękła, to już był tak, chętniej słuchał. Nawet dawali jakieś pieniądze. Jak do Generalnej Gubernii została przyłączona po wojnie Lwów i tam te okolice, Małopolska Wschodnia tak zwana, no to tam była tragedia, jeśli chodzi o stan, o sytuację żywnościową, zwłaszcza dla dzieci. No po prostu głód był straszny i jeszcze Ukraińcy, którzy byli jakoś tam faworyzowani przez Niemców, to w lepszej sytuacji byli, a Polacy byli w sytuacji rozpaczliwej. No i tam była Karolina Landskorońska, była reprezentantką RGO tam na Lwów. Ona zresztą tam korzystała z tego, że raz, że z arystokracji, a drugie, że kiedyś z Niemcami, to tam trochę robiło na nich wrażenie. Jak ją Niemcy tam aresztowali, to powiedziała: pierwszy raz się wstydzę tego, że płynie we mnie krew niemiecka. To robiło na Niemcach trochę wrażenie. A ten Runiker tak samo. On kiedyś tam był na Wawelu, no i jeden z tych Niemców powiada tak: wreszcie mamy dowód, że Kraków jest niemieckim miastem. A on mówi: no co takiego? A no mówi: mamy tu dokumenty, że Kościół Mariacki w Krakowie ufundowała niemiecka społeczność miasta Krakowa. No to Runiker mówi tak: no to bardzo mnie to cieszy, bardzo mi się podoba, że niemiecka społeczność miasta Krakowa była tak hojna, że taki piękny kościół tu ufundowała. Ale dlaczego Kraków ma być niemieckim miastem z tego powodu? I powiada tak: moja rodzina ufundowała w Rzymie kościół świętego Stanisława, ale nigdy by nam nie przyszło do głowy, żeby nazywać Rzym polskim miastem. Z tego no nawet ci Niemcy się śmiali, bo to w większym gronie było. Także czasami arystokracja to dobrze tego. Więc oczywiście Generalne Gubernatorstwo nie było żadną formą państwa polskiego, ale ciekawa rzecz, o czym mało kto wie, że w Generalnym Gubernatorstwie, rząd Generalnego Gubernatorstwa wypłacał emerytury. No tak, mało kto to zdaje sprawę. To tam Trzecia Rzesza to było państwo okropne. Proszę? Nie, no nawet funkcjonariusze polscy, którzy mieli emerytury, już to dostawali. Ale współpracowali z Niemcami? Nie,
wcale nie współpracowali. Mało kto wie, na przykład funkcjonowały sądy cywilne. I sędziowie byli normalnie. No tak. No tak. Proszę pana, kontyngenty brali, ale no to jasne, że brali, a inni wypłacali emerytury. No tak, no to wie pan, nie ma co. Niemcy starali się stworzyć wrażenie. Nie, nie propaganda, to prawda, no, wie pan, no już jasne, no czarna dziura była, nic nie było. No, po co takie, że wie pan, to jak zaczniemy takie opowiadać bajki, to jak będziemy prawdę mówili, to też nam nikt nie uwierzy. Trzeba mówić prawdę i tyle. No, jak nie wiadomo, co powiedzieć, to trzeba powiedzieć prawdę. Nie, więc no, a z czego by żyli? No dostawali emerytury. To nawet taki pan Dzierżawski, który już nie żyje, on kiedyś jak w audycji telewizyjnej takiej wystąpił i mówi tak, bo tam to chodziło o co innego, zilustrowanie fikcji ubezpieczeń emerytalnych. No i dawał przykład swojego dziadka, który był tutaj w Galicji, mieszkał. Jeszcze za najjaśniejszego pana. No i pracował, w związku z tym, to już był objęty ubezpieczeniem społecznym. No i rząd austriacki obiecywał mu, że jak tam osiągnie pewien wiek, to mu wypłaci emeryturę w zamian za te składki, które od niego bierze. No ale w 1918 roku Austria się rozleciała. No i on, nie ruszając się z miejsca, został obywatelem innego państwa całkiem, Rzeczypospolitej Polskiej, która brała od niego składki emerytalne, też mu obiecywała, że jak tamtego, to mu wypłaci emeryturę. No ale Hitler napadł na Polskę i generalne gubernatorstwo. On się znalazł w trzecim takim tym, nie ruszając się z miejsca. No i w związku z tym generalne gubernatorstwo też brało od niego składki na ubezpieczenie społeczne, że jak dożyje, to tam mu wypłacą, a jakże. No ale Hitler przegrał wojnę i nastała PRL, nastała Polska Ludowa. I dopiero Polska Ludowa w 60-tych latach mu wypłaciła emeryturę, ale całkiem inną tam, niż tam mu kiedyś obiecywali. Więc on mówi, nie ruszając się z miejsca, był obywatelem pięciu państw. Mieszkał w pięciu państwach. Także tak to wygląda. I niepodległość jest pewną wartością, żeby tak już dokończyć. Jak ja się w 70-tych latach wdałem w konspirację, no to wydawało mi się, że wystarczy tam niepodległość odwojować od sowieciarzy i właściwie już mamy wszystkie problemy rozwiązane. Ale mi kiedyś przyszedł do głowy taki pomysł, że przecież Związek Radziecki za Stalina był państwem niepodległym. No wszystko można powiedzieć, ale nie to, że nie był niepodległy. A przecież nie, za żadne skarby nie chciałbym tam mieszkać. I zrozumiałem wtedy, że niepodległość nie jest celem, niepodległość jest środkiem tylko, a celem jest, tak jak to Jan Zamoyski kiedyś powiedział, że po to mamy Rzeczpospolitą, żebyśmy wolności naszych zażywali. Taki jest cel posiadania państwa. No i na koniec, żeby tak pan chciał, żeby tu coś optymistycznego powiedzieć, to nie mogę tak państwa zająć. No to opowiem to samo, co odpowiedziałem na apel takiej pani, to było w lecie, taki piękny letni dzień był, no i ona mówi tak, panie Michalowicz, ale nas pan zdołował, niech pan coś powie takiego optymistycznego, no i ja mówię tak. Proszę bardzo, niech pani wyjrzy przed okno, co pani widzi. Ona zaczęła mi opowiadać, co widzi. Ja mówię, nie, nie o to mi chodzi. Ładnie jest na świecie. A tak, no mówię, piękny letni dzień był. Ona mówi, no ładnie. Ja mówię, widzi pani. W lecie jest ciepło, w zimie jest zimno, w dzień jest jasno, w nocy jest ciemno. Pory roku następują po sobie z zadziwiającą regularnością. A dlaczego tak jest? A dlatego, że to wszystko nie zależy od rządu. No to już wiemy, czego się trzymać. Dziękuję bardzo. Ja takie pytanie, właściwie message.
W ramach tego, co panowie tutaj mówią, agentur duraczenia narodu polskiego, wczoraj dowiedziałam się, że do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wszedł nowy senator. Ukrainka, pani Anna Maria Costa, wychowana w Stanach Zjednoczonych, a później w Stanach Zjednoczonych, żona oficera Armii Amerykańskiej, tam pobierająca emeryturę w dolarach. Obywatelstwo polskie podobno ma od kilku tygodni. To została na siłę, ponieważ przegrała wybory, bo to Polonia na nią głosowała. Ona te wybory tam w ramach głosowania Polonii przegrała. Została zrobiona taki miszmasz. Odwołano burmistrza, który senator został przeniesiony na burmistrza i zwolniło się miejsce senatora. W związku z tym została, drzwiami nie została wybrana, tylko została wepchnięta oknem przy pomocy pana prezesa PiS-u. Czy to jest zgodne z konstytucją? Ta pani jest córką Ukrainki, Iryny Jarosewicz, i nigdy w Polsce, Polską się nie interesowała. Zainteresowała się z Polską, kiedy jej mama, już nie żyjąca, była przewodniczącą Komitetu Poparcia prezydenta Komorowskiego. A teraz przepisała się do PiS-u. Czy to jest zgodne z konstytucją? Czy może takie bierne prawo wyborcze? Jak najbardziej. Jak najbardziej jest zgodne. Ale jak najbardziej jest zgodne z konstytucją. Konstytucja mówi, że bierne prawo wyborcze do Senatu przysługuje obywatelowi polskiemu, który uzyska cenzus wieku odpowiedni. A to nie ma znaczenia. W dniu wyborów, żeby miał obywatelstwo polskie, oczywiście, proszę Państwa, nawet jak nazajutrz zostanie obywatelem polskim, jeżeli w dniu wyborów jest obywatelem polskim, to przysługuje mu prawo. Pani pytała, jakie są rozwiązania konstytucyjne. Proszę pani, pytała pani, jak, co na ten temat mówi konstytucja, więc pani odpowiadam, co mówi. Tak. Natomiast nie pytała pani, czy to źle, czy to dobrze, bo to jest zupełnie inne pytanie. Rzeczywiście mówiła. Nie, pani nazwisko podała. Przepraszam. Bo ja rozumiem, że była mowa o pani Anders. I ja uważam, że ta pani to jest zwykłą prowokatorką wśród nas. Tak jest. Osobom nie powinno się nawet mikrofonować. Szanowny panie, a jeśli można coś powiedzieć, jeżeli ma takie spotkania mają sens o tyle, o ile panuje na nich swoboda wypowiedzi. A swoboda wypowiedzi oznacza, że głos może zabrać również prowokator. Nawet jak jego wypowiedź nam się nie podoba, to możemy się do niej merytorycznie odnotować. Ale pani o nic strasznego tutaj nie zapytała. Pani zapytała tylko, co konstytucja na ten temat mówi i uzyskała jasną chyba odpowiedź, co konstytucja na ten temat mówi. I tyle. Nic strasznego się nie stało. Wyrażała się o pani Anders w sposób paskudny. Proszę Państwa, jeszcze raz powiadam, że jeżeli na przykład pan poczuł się tym dotknięty, to może pan zgodnie z prawem polskim wytoczyć tej pani proces o zniesławienie pani senator Marii Anders i nawet go wygrać przed niezawisłym sądem. Ale powiadam, takie spotkania mają sens o tyle, o ile panuje na nich swoboda wypowiedzi. Proszę Państwa, to ostatnie pytanie wykraczało poza tematykę naszego spotkania.